Reprezentujemy Bractwo Rycerskie Zamku Bolków. Jesteśmy z ziemi dolnośląskiej, a konkretnie z miejscowości Legnica. My, czyli ja z mężem, Mariusz Zofia Orzuk i koledzy Teresa Władysław Gajda, reprezentujemy taki krótki kramik rzemieślników. Właśnie państwo Gajda reprezentują rzemieślników wykonujących obuwie, wykonujących ryngrafy, wykonujących sakiewki, czyli jednym słowem drobne i nie tylko zresztą akcesoria rycerskie potrzebne dla ubioru rycerzy i dam, przede wszystkim dam. A my, czyli Mariusz Orzuk, reprezentujemy akcesoria rycerskie, bardziej nakrycia głowy, uzbrojenia, naramienniki, nakolaniki, wszelkiego rodzaju hełmy, o których później kilka słów właśnie powie Mariusz. Może przejdźmy teraz do stanowiska kolegi, koleżanki i kilka słów, co robi, ewentualnie jakimi metodami, co poleciałby innym, właśnie powie kolega Władysław. Proszę bardzo. Miło mi, Władek. Bawię się wykonywaniem butów i różnego rodzaju uzbrojenia ochronnego, na przykład takich kaftanów, pasów, w ogóle wyrobów ze skóry i wyrobów z metalu. Konkretnie chodzi o stal, bo wiadomo, jak to my Polacy kochamy się w żelazie, jak to kiedyś ktoś powiedział. Robimy takiego różnego rodzaju zawieszki, ryngrafy, różne elementy zdobnicze. Należymy do Bractwa Zamku Bolków. Bardzo nas to wciągnęło. No i po prostu traktujemy to jako swoistego rodzaju zabawę. Koleżanka również wykonuje pewne elementy. Taką ozdobą to są pomysły, które przekazuje również koledze, wykończenia, jeśli chodzi o sakiewki. Może kilka słów. Po prostu to jest nasze hobby i zabawa. To jest po prostu sposób na nudę życia w sumie. Szukamy po prostu jakichś rozrywek i bawimy się w takie owijanie butelek, robienie szydełkiem różnych sakieweczek. To są ozdoby takie w sumie dla dziewczyn, sakieweczki. To tyle. Dziękuję. Teraz kilka słów, jeśli chodzi o wykonanie hełmów. Podejdźmy właśnie do Mariusza. Można powiedzieć, że jest gorący teraz temat. Wrócił rycerz z placu boju. Przede wszystkim może jakie wrażenia? Ja wiem. Ciężko było? Jak zawsze. Czy proszę powiedzieć, czy hełmy właśnie na ramienniki, na kolaniki, te wszystkie inne elementy, czy są bardzo ważne dla rycerza w boju? No na pewno, bo chronią od urazów. Tak się gnie blacha, tak by się gięły stawy i kości. To widać, zmęczony, także... Przepraszam, że się dziękujemy bardzo. Podejdźmy może do tego stanowiska. Również pierwsza rozmowa po bitwie z osobą, która by jest zainteresowana następnymi elementami. Może wejdźmy w tą rozmowę delikatnie. Tutaj właśnie prezentuję klientowi swoje wyroby. Tłumaczę mu z jakiego, w ogóle z jakiego materiału są wykonane, z jakiego okresu. Chłopak jest zainteresowany, też bardzo, bardzo, bardzo zna się na historii, wie czego chce i po prostu
usiłuję mu znaleźć taki hełm, jaki odpowiedni na zgodnie z jego życzeniem. Robię, to jest całkowicie praca, to jest moje hobby, indywidualna. Praca, którą wykonuję po godzinach pracy, to jest tak jakby hobby. Wykonuję to z ogólnie dostępnych materiałów, czyli blachy odpowiedniej grubości, 2 mm, 3 mm, 1,5 mm, w zależności od życzenia klienta. Może taki jeden hełm pokażmy, może kilka słów choćby na ten temat. Taki hełm, to jest hełm typowo ozdobny, 14-wieczny, używany jako hełm paradny. Rzadziej do boju, chociaż też do boju może. Do boju w ogóle używano hełmów mniej paradnych, bo wiadomo, że też musiał się rycerz czymś wyróżniać, ale może nie aż tyle, bo nie, żeby go nie ograbili. Hełm paradny wyróżniał się tym, że był lżejszy, z cieńszej blachy, bardziej ozdobny. Natomiast hełm bojowy to był bardziej taki toporny, masywny. Hełm bojowy miał chronić. Oprócz hełmu, proszę powiedzieć, jakie jeszcze elementy były wykorzystywane na ramienniki oprócz tego, co hełmu. W ogóle rycerz musiał być zakuty niemalże od stóp do głów. Jak widzieliśmy tam na dziedzińcu walki rycerzy, byli odziani w blachy praktycznie od... Nie było miejsca na ciele rycerza nieosłoniętego blachami bądź żelazem. I na przykład jednym z elementów uzbrojenia jest właśnie ten naramiennik, służący do ochrony ramienia. On musiał być funkcjonalny, ruchawy na tyle, że rycerz musiał się w tym poruszać. Drugim elementem uzbrojenia zabezpieczenie nóg. Czyli to jest tak jakby 12-wieczne zabezpieczenie nóg, tego typu. Połączenie skóry, stali i kółeczek stalowych. Może pan pokazać uwikłanie na nodze, jak to wygląda? Na nodze mniej więcej wyglądało w ten sposób. Wiązane było, mocowane było za pomocą rzemieni, pasków i wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Zabezpieczenie piszczeli, zabezpieczenie tutaj łydki, kolana, bo wiadomo, kolano było zawsze najbardziej narażone na uderzenie. I uda. Masywna skóra. Ówcześnie stosowali bardzo grubą skórę, byczą. Tego typu uzbrojenie stosowano w bitwie podlegnicze. Na przykład ten element uzbrojenia to jest tak zwany obojczyk. Stosowany już później. Ubierało się go w ten sposób. Zabezpieczało szyję i barki. Obojczyk. Też bardzo miejsce, bardzo narażone na kontuzje, na uderzenia. Obojczyk musiał być tak dopasowany, że nie mógł ograniczać ruchów. Wiadomo. Rycerz musiał być mobilny i skuteczny. Kapaliny, słynne kapaliny używane przez huszników. Tutaj mamy taki jakby przekrój stosowanych hełmów, przekrój historyczny, bo różnego rodzaju, piechotne, o tego typu, stosowane przeważnie przez piechotę, przy zdobywaniu zamków, a dlatego to były w ten sposób robione kapaliny, że po prostu rycerz wspinano się po murach, z góry rzucano kamienie, belki, wszystko co mieli obrońcy pod ręką. Tego typu hełm chronił nie tylko głowę, ale również barki. To wszystko, to co zrzucali z góry, odbijało się na boki, także również chroniło. Czyli jednym słowem przekrój historyczny, okres 13, 15, nawet 17 wiek, tak? Tego typu hełm typowo normandzki, bardzo prosty, bardzo skuteczny, chronił nos, chronił głowę i kark. Stosunkowo lekki, stosowany również przez piechotę.
późniejszych okresach stosowali już takie, tego typu hełmy. To jest hełm typu krucjatowego. Jak widać, jest tutaj wyeksponowany znak krzyża, czyli tutaj znak rozpoznawczy rycerza chrześcijańskiego. Stosowany w XI-XII wieku przy wyprawach krzyżowych. Tego typu hełm z kratownicą, tak zwana zasłona kratownicy, był bardzo rozpowszechniony wśród rycerzy konnych. Mogła być to również jeszcze zasłona, prawda, pełna. Nie mam tego typu, jak tutaj, bardzo chętnie stosowana w XIV wieku i w bitwie pod Grunwaldem. Dobrze, co? Tego typu, to jest tak zwany hełm sekretny. Stosowano taki hełm sekretny, stosowano pod hełm, tak jakby właściwy, czyli pod tego typu hełm. To się do tego jeszcze dochodziła kolczuga, czepiec kolczy, tu była przymocowana w ten sposób. Zakładało się na głowę i dopiero na to wszystko zakładało się ten hełm właściwy, tak jakby. To dawało dodatkową ochronę. W takim razie bardzo proszę, to jak to się stało, że jesteś w stroju rycerskim? Co cię do tego jestem skłoniło? Jestem w stroju mieszczańskim, nazywam się Małgosia i gram w zespole muzyki dawnej Allegro i w związku z tym jestem tutaj. Bardzo. I jak, jesteś zadowolona, jeśli chodzi o ten oczywiście strój? Oczywiście, bardzo. Czy twoim zdaniem jest możliwość zapisania się do takiego turnieju i są jakieś ku temu korzyści? No wydaje mi się, że tak, bo to jest bardzo ciekawe, kształcące w wielu kierunkach. I wydaje mi się, że każdy człowiek, któremu niekoniecznie odpowiada ta rzeczywistość, w której żyjemy, to czegoś takiego szuka. Czyli jednym słowem, dobrze się bawisz, tak? Bardzo dobrze.